Regulaminowego czasu wjechał dynamicznie na przednim kole. Kolejna jazda na przednim kole. Będzie tutaj punktował w tej konkurencji. Kombinuje, przekłada nogi. Wielkie brawa, tak? Tutaj duże opanowanie. Jan Valerian. Bardzo niskie cyrkle. Tutaj trzyma za ramę. Ciekawie kombinuje tutaj, utrudnia sobie, bo tu w sumie w stunt ridingu wszystko polega na tym, żeby sobie utrudniać, żeby robić to coraz ciekawiej. Ładny death spin. Spokój na jego twarzy. I przejście na bar rajda, jakby to było nic dosłownie. Pięknie, Mateusz Samuł. A przepraszam, tak, oczywiście, Jan Valerian, a ja już jestem zakręcony. Jan Valerian, oczywiście. I przejście do bar rajda tyłem. Pięknie, poleciał rowerek niestety, ale wielkie brawa. Zachęćmy go, żeby powtórzył ewentualnie, albo zrobił coś jeszcze bardziej niesamowitego. Rozpęd na stopi. Piękne stopi 360. Przejście do surfera. Ach, niestety nie udało się ustać, ale Mateusz, ach, Janek Valerian, daje jeszcze. Kombinuje, ach, niestety się nie udało, ale jeszcze masz czas. Przejście na amortyzator, próbuje, jest, udało się. Piękny trik, trudny technicznie i ciekawy. Mało kto takie wykonuje i stanie na rękach. Pięknie wrócił na platformy bez podparcia. Okej, Janek, co będzie teraz? Kolejny stopal, ach, nie udało się utrzymać. Jeszcze masz ponad 40 sekund. Przejście na stopi do tyłu. Ach, i widać, że zawodnicy już są zmęczeni. 30 sekund jeszcze regulaminowego czasu przejazdu finałowego MTB Stunt Grand Prix 2021. A Janek tutaj kombinuje na przednim kole. Jeszcze 15 sekund. Co nam pokażesz, Janek? Jest, przyciera, bardzo ładnie. Jeszcze przejście na Willy, na Pego. 3, 2, 1. I masz teraz 30 sekund na The Sickest Trick, najdzikszy trik, który potrafisz. Ach, pięknie! Salto przez kierownicę. Jan